czwartek w Kutnie po raz drugi zorganizowane zostały obchody Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka. Organizatorami wydarzenia było Przedszkole Miejskie nr 3, Przedszkole Miejskie nr 17 oraz Przedszkole Miejskie nr 15. Zgromadziliśmy na tej uroczystości tutaj przedstawicieli wszystkich przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, jak również przedszkole niepubliczne katolickie. Przyszliśmy się tu świetnie bawić. Impreza rozpoczęła się o godzinie 9:15. Przedszkolaki spod kościoła pod wezwaniem świętego Wawrzyńca pomaszerowały na plac Piłsudskiego. Po występach scenicznych oraz pokazie magika na dzieci czekały liczne atrakcje. Jest punkt, gdzie będą układane z mega klocków. Będzie punkt zabawy tekturowymi, będą dzieci malowały. Będzie punkt z balonami, będzie punkt rzutki. Takich punktów jest organizowanych 10 na terenie tutaj przed urzędem. Dzieci mają zasponsorowane cukierki, mają zasponsorowane znaczki. Impreza zasponsorowana została ze środków kutnowskiego magistratu. Wychodzimy z założenia, że jeżeli jest Dzień Edukacji, to Dzień Przedszkolaka tym bardziej powinien być jako święto wszystkich przedszkolaków, przedszkolaków przede wszystkim, ale także nauczycieli, rodziców. I myślę, że ta właśnie impreza w takim kierunku się rozwinie. I będzie kontynuowana. Oczywiście będzie kontynuowana, bo myślę, że z roku na rok i nauczyciele, i rodzice będą mieli coraz więcej pomysłów, które będziemy musieli spełnić. W uroczystościach uczestniczyło 462 sześciolatków ze wszystkich przedszkoli miejskich. Dla Wiadomości Dnia Anna Królak.